He'll chop and slice you, cut and dice you, eat you up whole. Gdybym się miał zastanowić, to powiedziałbym, że Geralt wspomniał coś o Karmelu. I teraz nie wiem, czy to jest moja osobista dociekliwość, czy już usłyszałem tę historię. Gdzieś Karmel mógł się rozpuścić pod wpływem wody i to doprowadziło do eksplozji, nie? Kontakt z jakiejkolwiek tam substancji z wodą mógł ją wywołać. I dlatego w rurze odpływowej mogli bezpiecznie to wrzucić i nie martwić się, że im wybuchnie w ręce. Dobrze kombinuję? Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałeś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia. Brakowało mi jej. Doprawdy? Mhm. Jak gwoździ w kalesonach. Obaj sobie żarty robią. Podobne charaktery, nie? No dobra. Ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. Ładnie tutaj się urządził, nie? Niczego więcej się tu nie dowiem. Cóż, Geralt. Trzeba próbować. No, to tu mają ziółka. Musi ładnie pachnieć w tych basenach. No tak, no wiadomo, nie? Proszę. Coś tu pływa, jakiś olej. No zdecydowanie jest to jakaś plama. Oni sprzątają tu tak wytrwale, jakby się chciało. Kiedy to? Jestem ciekaw, kiedy wysadzili to. Srebrna przykrywka. Pasowałaby do cylindra z kanałów. Dijkstra! Chodź no tu! I jak? Masz coś? Mhm. Fragment bomby. Happen! Spuszczaj wodę z czwórki i przynieś księgę gości. Raz, raz. To jest niewłaściwe pytanie. Szkoda Happena. Raczej go nie podejrzewamy, nie? Ale dobrze. Niech będzie państwu. Nie podejrzewasz Happena? Ma dostęp do łaźni całą dobę. Mógł podsłuchać, gdzie trzymasz skarb. Happen ma wiele wad. Jest nadęty, pretensjonalny. Momentami jest upierdliwym kutasem. Ale jest też absolutnie lojalny. Skąd ta pewność? Wiedźmin musi znać się na potworach, aż piek na ludziach. Filipie Eilhart też kiedyś ufałeś. Tak, ale jej nie wyciągnąłem z kowirskiego więzienia w noc przed egzekucją. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę z odpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Happen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Schweig, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. Niemożliwe? Czemu? Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje? Nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany w skórzane ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Roywen. A rozmawiałeś Dudu. Z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie tylko. Czyli nie widziałeś Henkla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył. Myśl trochę. To jaja ci wycięli, nie mózg. A ty, Geralt, weź się za ten trop. Mówiłem, że eunuch? Kurde, to jest właśnie... Ja czasami nie wiem, czy jestem taki bystry, czy po prostu mam w podświadomości te... wspomnienia, pewnie to drugie. No dobra, od czego mam zacząć? Wpadnij do domu Henkla, to taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Cwaniak, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć! Dobrze, dobrze. Nie mogę powiedzieć, żebym był z siebie niezadowolony. Owszem, jestem zadowolony, ale to trzeba być z siebie zadowolonym, nawet jeżeli się nie ma powodu, nie? Chciałem ładnie tutaj w tych łaźniach, muszę powiedzieć.
Nie wiem, czyście zauważyli czasami w dialogach, jak się pojawiają postacie, to tekstury są nie do końca doczytane i tak w ułamek sekundy, tuż po pojawieniu się postaci nagle, ona się pokrywa teksturami wyższej jakości. To są takie niedociągnięcia technologiczne. No nawet przy tej next-genowej wersji to raczej się tego naprawić nie da, bo no to taka technologia i już. Podejrzewam, że jedyne co dało się poprawić to szybkość wczytywania tych tekstur. Czasami jest to zupełnie niezauważalne. I to jest jakby dużą zaletą Unreala 5 będzie to, że się wyeliminuje takie rzeczy zupełnie. To jest chyba, żeśmy się przyzwyczaili, że widzimy to, ale no cóż, no jest jak jest, no wiadomo. Technologiczne niedobory i tyle. Tak jest, jak się cutscenki robi na silniku gry, bo można by je po prostu zapisać, ale wtedy pancerze Geralta byłyby za każdym razem takie same, nie? Wredna blać, mężem mi chce zbałamucić. Wredna blać. Ciekawe, to takie rusycyzmy w języku polskim były obecne kiedyś? Ja nie pamiętam tego, żeby ktoś mówił wredna blać z czasów mojej młodości do kogokolwiek. Może były, mogły być. No, pójdziemy do... Jestem pewny, że to Dudu. Znaczy, że to ten zmiennokształtny musiał się tu... Nic nie słyszę, no! Naprawdę, to jest Geralt za 35 lat. Jak nic. A zerknę do kowala. Może coś sprzedam? Zapraszam, zapraszam! Przeszukałem trochę... Znaczy, przeszukałem sklepikarza. Chciałem powiedzieć, że sprzedałem trochę towarów, ale tak naprawdę więcej wydałem kasy na... jakieś runy. W sensie nie na runy, tylko na przepisy na runy. Jak myślę sobie, cholera, trzeba by te poszukiwania wykonywać, żeby mieć ekwipunek na bieżąco. Bo to, co znajdujemy, no nie jak się ma do... Jednak schematy wiedźmińskie są najlepsze. I widzę, że tu welen coś mi umknęło, czego się nie robi dla złota. Jest też Nie graj z bogami, to też jest welen, to też powinienem był zrobić. Może gdzieś na chwilę, jak dojdziemy do jakiegoś ważnego wątku w Nowigradzie, to sobie zrobię przerwę i trochę pozwiedzam świat, bo tak człowiek w tych murach zamknięty, to może poczuć o delikatne znużenie. Nie ja, bo mnie to bawi, ale może ktoś z Państwa chciałby trochę innych przeżyć, zakosztować. Rynsztynek Szkoły Wilka to też, ale to dopiero w Kermoren. Tak myślę, no tutaj na przykład schematy ulepszeń rynsztunku Szkoły Gryfa to też jest coś, co warto byłoby zrobić. No bo mój rynsztunek powoli zacznie się starzeć, jednak z 11 poziomu jest ten gryf, którego tu używam. A to najpewniej będzie gryf na 18 poziomie, może wyższym. I to też jest welen, więc... No ale welen jest ogromny, to właściwie dużo rzeczy będzie welen do zrobienia. Więc plan jest taki, żeby porobić trochę jeszcze rzeczy w Nowigradzie, a potem spróbować porobić te rzeczy w welen właśnie związane z poszukiwaniami. Schematy szkoły kota i tak dalej, to też jest coś. Dobrze, tak czy inaczej. Sprzedawca, no poza przepisami na runy, wiele do zaoferowania nie miał. No ale to zawsze coś. Może jeszcze Vivaldiemu? Sprzedamy... Czy mogę służyć? Wymienimy walutę. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. 1:1 mam nadzieję. Już to mówiłem? No, niewiele miałem. Korony to są. Korony. Czemu ja Oreny mówię tak często? Musiałem coś. Zarazo. Moja teściowa to stara sokowica. Chęci do życia ze mnie wysyca. Ale Rudera. Wygląda bardziej na Melinę Żebraka niż dom Margrabiego. Ciekawych Jaskier ma przyjaciół. No, Jaskier to na pewno. I jeszcze ciekawsze przyjaciółki. Nie oszukujmy się. No dobra, zobaczymy. Okej. Okay. Pewnie, kurde, już tą szabrowali ten dom parę razy. A jednak nie. Jednak ułała. Są ślady. Ale przejdźmy się tu dokładnie. Sprawdźmy. Cholera, te śmieci podnoszę, potem trzeba specjalnie do sklepikarza lecieć, żeby się tego pozbyć. Te śmieci mają swoją wagę. Jak się potem nazbiera i nagle ciężko. Srebrny cylinder. Taki sam jak ten, który znalazłem w kanałach. To jest ciekawe zadanie, kurde. Znaleźć sprawcę i upewnić się, że nie zginie w wyniku tych działań, nie? Bo i dla Diekstry... Ja lubię uczciwie się zachowywać w stosunku do zleceniodawców, nawet jak są najgorsze świnie. Jeżeli podejmę się wykonania jakiegoś zadania, to nie lubię potem oszukiwać.
A czasami są takie zadania w grach RPG konstruowane w ten sposób, że wykonujesz dla kogoś zlecenie, potem się przekonujesz, że ten ktoś jest czymś złym i musisz go oszukać i mam głęboki niesmak, kiedy coś takiego się dzieje. Nie lubię się nie wywiązywać z wyznaczonych i z podjętych działań. Ślady stóp. Nie wiem jak państwo, ale ja też mam tak, no może nie każdy to rozumie, ale wydaje mi się, że staram się nie zapominać, że nadal jestem człowiekiem, nawet jeżeli udaję kogoś innego. No. No, moje cechy charakteru muszą się przebijać gdzieś tam. Okej. Chochla. No, ja też lubię opróżniać te wszystkie, ale wina to mu nie brakowało. Lubię opróżniać te wszystkie szafki nie dlatego, że jestem taki chciwy, tylko dlatego, żeby mieć porządek potem. Weźmy sobie. Szkatułki to niewiele są warte, bez zawartości. Jakiś list i butelka. O, to mi się podoba. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne. Zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok twoich urodzin. Może chodzi o Jaskra. Albo Ciri. No, na pewno Ciri jest w to wszystko zamieszana, co jest też jeszcze bardziej niepokojące w tym wszystkim. Dlaczego Ciri miałaby obrabować Ravena? Może szukała czegoś bardzo specyficznego. Wiedziała, że pośród tych... Może ten skok na skarb jest tylko zmyłką? I to, proszę państwa, to nie jest tak, że ja tutaj próbuję państwa ściemnić i nie pamiętam. Autentycznie nie pamiętam. Znaczy, to nie jest tak, że ja próbuję udawać, że nie pamiętam. Nie pamiętam. Wyleciało mi z głowy. A, no cóż. Twój D. Na pewno to jest dildo. Tfu, dudu. Dudu. Twój dudu? A, czy ja wiem, do kogo on by tak pisał? Czy była to notatka do Margrabiego? Ukryte drzwi. Ola, nie mogę ich otworzyć za bardzo. I tego też nie otworzę. Rozwiąż zagadkę. Weźmy to, żeby mi tutaj nie... Chętnie bym rozwiązał ją, ale... Pytanie jest ważniejsze. Zaraz. Czym my tu dysponujemy w ramach rozwiązywania potencjalnej zagadki? Okej. Okay. Świeczek jest co niemiara. Proszę, proszę. Dobry rocznik. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. To jest trochę... Ja Wiedźmina 3 trochę podziwiam, tak jak podziwiam Mass Effect. Jakby w dzisiejszych Mass Effect, zwłaszcza 2, w czasach obecnych, te rozwiązania, które jakby jakość tej całej, nie wiem, uprawy graficznej, to nie jest na najwyższym poziomie. Tu chodzi o to, jak się wykorzystuje te narzędzia. To jest właściwie chyba bardzo optymistyczne z mojej perspektywy, że te gry wcale nie muszą być wybitne dzisiaj technologicznie. Liczy się to, w jaki sposób się opowiada historię, w jaki sposób się pracuje kamerą podczas cutscen. To nadaje takiego poczucia. Bo jak się tak patrzy, chodzę sobie tym Geraltem po świecie i on taki jest nieprzyklejony do ziemi. Wchodzi tak niezdarnie na przeszkody i taki, ale to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo liczy się to, w jaki sposób ta historia została powiedziana. Dobra, za często wychodzę poza charakter. Ja muszę tak czasami posiedzieć sobie i pogadać z państwem. To też utrwalam sobie różne, potem robię programy o grach, to ta wiedza mi się przydaje, w sensie taka wymyślona. O Jezu, jaka dobra kawka mi się udała dzisiaj. Mam nadzieję, że państwo też popijają dobrą kawkę. Ale państwo pewnie to oglądają wieczorami, to... To pewnie tu Jaskier i reszta przygotowywali skok. Może kiedyś dane będzie nam usłyszeć tę historię, jak ten skok był przygotowywany.
Weźmy ten miecz. Czemu nie? O, proszę. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Potas? Wygląda na to, że to tu powstała bomba. Kto to mógł zrobić? Pewnie jakiś krasnolud. Ale na pewno nie nasz ulubiony Zoltan, bo byśmy wiedzieli o tym. A propos potasu, to ja po to ten sok z buraka piję. Obrzydliwy zresztą. Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Zostawili za sobą... Zostawili za sobą gruby ślad. Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Wybacz, Geralt, że ci czasami każę powtarzać te kwestie. Zastanawiam się z takiego już trochę designerskiego punktu widzenia, olej, jak można to rozwiązać. Ziwerny. Że czasami coś wciśniemy nie tak i bohater powtarza to samo i to jest takie... To też wywala z imersji. Powinien powiedzieć coś w stylu: chyba to już widziałem, albo rzućmy na to okiem jeszcze raz i potem powtórzyć tę kwestię, nie? Czy coś. Ale to wiadomo, że to dużo więcej roboty dodatkowej, ale w absolutnie idealnym świecie to powinno dokładnie się stać. List od Dudu. No, wiedziałem. Ciri śledzi mnie Menge, to on przechwycił skarb. Ma jaskra. Uciekaj stąd. Orzesz. Kroki. Niedobrze. Menge, czyli. No proszę, to się... Atmosfera się zagęszcza. Czyżby oni... Jestem prawie pewien, że oni robili ten włam na zlecenie Ciri. A może Menge spalił tego... Pamiętacie tego doppelgangera, którego spalono na początku? Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Triss. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Triss? Nie. Ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Triss jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? No dobra. Będę musiał pogadać z Triss, żeby się przebrała, bo jednak to człowiek nie może się skupić przez te widoki wszystkie. I zanim powiecie, że jestem seksistą, to tfu-tfu, to proszę brać pod uwagę, że ja to jednak... mężczyzną jestem także przede wszystkim. No i działają tu różne instynkty. To nie jest tak, że ja bym zaraz szaty z niej zerwał, czy coś się rzucił z pianą na ustach. No nie, ale myśli się trochę ciężko, no. Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma co gadać o bombie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Caleb Menge. No proszę. Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. To też państwu powiem. Chociaż z drugiej strony, seksizm jest wtedy, kiedy mężczyzna wymaga od kobiety, żeby ubierała się w specyficzny sposób, bo on nie może myśleć. Ale jak się znamy tyle lat i możemy, i się kumplujemy, to możemy na przykład sobie coś zasugerować, nie? Czy co? Czy nie bardzo? O shit, ale wpadłem. Henkel mi powiedział. Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał. A Menge obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku, więc... Geralt, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolisz. Jak myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z dupy historyjkę, to mnie jeszcze nie znasz. No właśnie, ja też gdybym miał wybór jaśniejszy, to bym na pewno nie próbował Dijkstry oszukać. Coś bym wykombinował, właśnie to jest dobra opcja. Znam cię jednak na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że interesują cię rezultaty. Skłamałem, zgoda.
ale i tak doprowadzę cię do skarbu. Wybacz, Geralt, ale po numerze, który właśnie odwaliłeś, prędzej uwierzę kurwie, która mi wyzna miłość. A uwierzysz czarodziejce, która ma interes w tym, żebyś odzyskał swoje pieniądze? Już prędzej. Chociaż nadal wolałbym tę kurwę. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nilfgaardu. No, ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. A poza tym w twoich kłamstwach musi być chociaż ziarno prawdy. Menge szastał ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w dokach. Wpadnijcie z wizytu i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem. Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty wiedźmina i czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi z moim skarbem. To jest też duża zaleta Wiedźmina, że bohaterowie w tej opowieści nie zachowują się jak totalni kretyni. Że czasami, żeby popchnąć fabułę do przodu, zwłaszcza to się w serialach Netflixa zdarza, to bohaterowie zachowują się totalnie niezgodnie ze swoim charakterem, żeby tylko doszło do jakiegoś dramatu, jakiegoś zwrotu akcji. Tutaj Dijkstra jest bystrzakiem od początku do końca, nie daje się robić w chuja. Jak się ktoś go próbuje zrobić w chuja, to on zwraca na to uwagę, mówi o tym. I ta historia ma sens, nie? I dobiera sobie parkę, bo wie, że ich coś łączy. I to też ma sens, i to też pasuje do jego charakteru. To wszystko jest spójne i to jest duża zaleta tej całej historii. Masz nieaktualne informacje. Nie jesteśmy. Tak, wiem. Rozstaliście się 2 tygodnie po szczycie w Lok Muin, u zbiegu Pontaru i Lixeli. Ale wiecie, nie zawsze chciałbym powiedzieć to, co mówi Geralt. Nie rdzewieje. Pierwsza miłość. Poza tym, skąd... Też mam swoje tajemnice, gołąbeczki. No, na mnie pora. Powodzenia. Ale niektóre linie dialogowe są po prostu do wybrania. Muszą być wybrane. Tak energicznie zaprzeczać. O Jezu, teraz relacje damsko-męskie. No dobrze. A co ty byś mu powiedziała na moim miejscu? Na twoim miejscu nie skupiałabym się na tym, co powiedzieć Dijkstrze. No ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Menge więzi gdzieś Jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszar łowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Triss, słuchaj, jak się spotkamy następnym razem. Może... O, i tyle ją widzieli. No dobrze. Możemy wyjść z założenia, że no przecież na taką akcję to ona się raczej ubierze w strój taki podróżniczy, nie? No nieważne, no. Zdeło cię? Wredni ci ludzie, wszyscy szukają zaczepki, naprawdę. Wszyscy szukają zaczepki. I potem się dziwią, że w średniowieczu ktoś okazjonalnie, albo nawet częściej niż okazjonalnie, kończył z kosą w plecach. Zwłaszcza jak nieznajomy ma 2 miecze na plecach, to jest ostatnia osoba, którą chcielibyśmy zaczepiać, nie? Około północy mamy się z Triss spotkać, a to dopiero 11 godzina. Może to jest dobry czas, żeby coś... Ale zanim... O! Miłość. Miłość, dobra rzecz. Zwłaszcza w takich mrocznych czasach. Nie, źle mówię. Miłość to jest zawsze dobra rzecz. Jako, że mam trochę czasu jeszcze, to wybrałem się do karczmy na rozstajach. I sobie rozpoczniemy poszukiwania. Kawałek drogi mam do przejścia. Czego się nie robi dla złota? To mogą być jakieś albo przepisy? Przepisy raczej na wiedźmiński ekwipunek. Słyszałam, że można od baronowych trochę żarcia dostać. Dostać? Jak to? No wiesz. Gdzie jest płotka? Jak jest potrzebna, co? Tu jest. Tu się chowasz, koniku.
trzeba pojechać drogą, to mam nadzieję, że płotka sobie w galopie poradzi. O, zły kierunek. Tutaj, jak jest. Słabe instynkty, co? O cholera. Sądząc po odgłosie, to chyba były nekery. To nie trzeba się tym zastanawiać za bardzo. Nilfgaardczycy mają swoje przyśpiewki, pewnie, że tak. Ojej. Ruszy! Geralt, no nie tak ostro, żeśmy się władowali w jakieś takie... Odpocznij. ...miejsca. Co ta biedna płotka ma tu zrobić? Jedziemy! ...się może zrobić... No widzisz. Musimy to w puław załatwić, bo ta płotka to co ona biedna. Tak, kawałek się przejechałem. Wydaje mi się, że ja byłem w tym rejonie, najwyraźniej nie dokonałem odpowiednich poszukiwań. Ale kto wie, może nie byłem. Tutaj wyraźnie list, który znalazłem, wskazuje to miejsce, więc... No proszę. Coś tu jest, ale... Nie mogę tego zbadać. Nic a nic. Może o miodek chodzi, może wiedzą, jak ja miodek lubię. Są tu ślady wyraźne. Jest tu coś interesującego na pewno, ale gdzie konkretnie? Są wyraźne znaki. Może gdzieś nas doprowadzą, proszę. Ale to już najwyraźniej też przebadane są rzeczy. Ja jestem prawie pewny, że tu byłem. Dlatego nie mogę tego jeszcze raz sprawdzić, ale... Dobra. Dokąd nas te ślady zaprowadzą? Wszystkie w kierunku tego ludzkiego stosu. I tu coś jest. Miałem klucz. Ale to w zasadzie nie było nic wiedźmińskiego. Lender. No cóż, no ale to... Przynajmniej się przeszedłem, przeszukałem. Zaczerpnąłem trochę świeżego powietrza. Zawsze coś. Ale widzę, że ciągle jeszcze mam czas, bo południe. To może sprawdzę sobie kolejne zadanie tutaj, związane z poszukiwaniami. Może to będzie coś jeszcze ciekawego. Nie Kermoren, to na pewno. Nie igraj z bogami. Zobaczmy, gdzie to może się znajdować. Ła. Koło Stegny. Proszę, proszę. Też tam byłem. No nic. Spotkamy się na miejscu. Chyba, że wydarzy się coś wyjątkowego gdzieś po drodze.